Korzystając z chwili przerwy, chciałem podać wynik meczów rozgrywanych przez naszych juniorów. W dniu dzisiejszym w ramach spotkania. Rzut rożny dośrodkowuje, a tym samym asystem przy strzelaniu bramki zalicza Kamil Kocoł, a strzelcem bramki Krzysztof Zawiślak. Chełmianka Agia 1-0. Zachęcam kibiców do kulturalnego i sportowego dopingu. Trzydziesta druga minuta spotkania. Rzut karny pochwał na Przemku Kwiatowskim, a zdobywcą drugiej bramki w dzisiejszym meczu Mateusz Kompanicki. Chełmianka Awia 2-0. Sędzia wielu zawodów do licia do regulaminowego czasu wrócą na 2 minuty. Zachęcam kibiców do kulturalnego i sportowego dopingu.
a w 58 minucie spotkania trzecią bramkę dla drużyny Chełmianki zdobywa Rafał Kursa. Chełmianka Avia 3-1. W niedzielę 2 września w godzinach 14:20 na stadionie w Chełmie.